Ostatnio nie bywałem regularnie na YouTubie. Pora wyjaśnić dlaczego. Myślę, że powiedzenie po prostu nie miałem czasu robić vloga nie do końca wyjaśnia całą sytuację. Zacznijmy więc od początku maja. Cześć Kuba. Michał. Cześć Kuba. Początek maja i praktycznie cała pierwsza połowa to przygotowania oraz wyjazd do Grecji i realizacja reklamy dla Travel Planet. Spędziliśmy tam 8 dni, wróciliśmy chyba 12 maja. W piątek wróciliśmy, w niedzielę po południu już byliśmy w drodze. Poniedziałek, wtorek zdjęcia. W środę to było 15-16 maj, jeden dzień przerwy, przepakowanie i potem 4 dni w Czechach razem z Cross Racing Teamem. Dotarliśmy do Czech. No gwiazda roka. Wielkie wejście. Trochę jestem dzisiaj zmęczony, bo nie zjedliśmy obiadu jeszcze. A jesteśmy od rana tutaj. Pierwszy szybki dzień w Nowym Mieście dobiega końca. Trzeci raz jestem tutaj w Nowym Mieście. Trasę już znam dosyć dobrze. Dotarliśmy do hotelu. No nie jest źle. Nie jest źle. Dzień drugi naszego wyjazdu do Czech. Nagrywamy Cross Racing Team. Dzisiaj znowu treningi. Jesteśmy gotowi, pakujemy się do auta i jedziemy. Będziemy się dzisiaj porozmawiać z Vincentem krótkofalówkami. Nie wiem, czy to ma sens, ale może się przyda. Przede wszystkim to jest świetna zabawa. Drugi dzień dla nas to dzień szczęśliwych zbiegów okoliczności. Zaczęło się od tego, że jadąc na miejsce zawodów minęliśmy przypadkiem Magdę, fizjoterapeutkę z KRT. No i ona właściwie nas zaprowadziła do nich do apartamentu, a dzięki temu nagraliśmy super rzeczy tam u nich w środku, których wcześniej nie planowaliśmy. Ten materiał, o który walczymy, właśnie udało nam się zdobyć, więc jest bardzo dobrze. Nagrywanie tego typu zawodów to jest dosyć trudna sprawa, bo nie można ustawiać zawodników pod siebie, trzeba się do nich dostosować, a oni są bardzo skupieni na swojej pracy, bardzo zaangażowani, więc trzeba znaleźć z nimi dobry kontakt. Kończymy kolejny dzień, bardzo owocny. Co nam zostało w planie? Zjeść jakiś dobry obiad w czeskiej knajpie. Ostatni dzień w Czechach, zaczynam od montażu. Siedzimy, ja siedzę do oporu, żeby zdążyć. No i za chwilę się musimy spakować, wyjechać z hotelu, pojechać na miejsce i tam dalej będę siedział i dalej montował. Film musi być gotowy już jutro, czyli dzień po zawodach. No tak teraz się nagrywam, w lesie ładnie jest. Skończyliśmy nagrywanie. Takie tempo pracy przeszkadza w kreatywności, szczególnie jeżeli jeszcze masz na głowie vloga. I patrząc na materiał z Czech, zobaczyłem, że trochę się nie klei i ciężko z niego zrobić samodzielny odcinek po prostu. Byłem przepracowany i nie miałem siły, nastroju, żeby jeszcze więcej uwagi poświęcić kolejnej rzeczy. Musiałem gdzieś znaleźć chwilę na odpoczynek. Po powrocie z Czech miałem jeden dzień na zmontowanie materiału, a następnie do Wrocławia przyjechali Michał i Malwina z Happiness Mode. Wiedzieliśmy pana Jakuba we Wrocławiu. Prowadzi nas teraz do jakiegoś budynku. Wysłaliśmy właśnie prawie gotowe projekty do Travela. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Robiliśmy postprodukcję do reklamy telewizyjnej. Zajęło nam to jakieś 3 dni. Gdy cała reklama była już zamknięta, przyszedł czas na Bydgoszcz i pojechanie na Bydgoszcz Cycling Challenge. Pierwsze od dłuższego czasu kryterium uliczne rozgrywane w Bydgoszczy.
rywalizacja jest zawsze, to jest fajne. To... W maju nie miałem czasu praktycznie na nic i wiem, że już w kwietniu mówiłem, że jestem strasznie zarobiony, ale ta majowa fala była jeszcze większa. Doliczając do tego jeszcze pewne zawirowania w życiu osobistym, to, że musiałem wymienić samochód i to wszystko załatwić w tak zwanym międzyczasie pomiędzy podróżami, no to był jeden z bardziej pokręconych etapów i momentów w życiu ostatnio. Wszystko idzie w dobrym kierunku, na plus, ale fizycznie jest to bardzo wymagające czasami. Zastanawiam się, czy właściwie jestem po prostu pasjonatem swojej pracy, czy już pracoholikiem. Ciężko znaleźć na to odpowiedź, bo wszystko, co robiłem, daje mi bardzo dużo satysfakcji i dużo radości i są to naprawdę niezwykłe doświadczenia, ale w takim natężeniu w pewnym momencie można przestać czerpać z nich radość. Różnica między pracą a pracoholizmem może tkwić w tym, z jakimi emocjami się to wiąże i po co właściwie to robimy, bo jeżeli rzeczywiście w głębi czujemy, że robimy coś z oddaniem i budzi to w nas dużo pozytywnych emocji, jednocześnie czujemy jakąś równowagę, to rzeczywiście jest to pasja i nawet mimo fizycznego zmęczenia jest to wszystko bardzo pozytywne. A jeżeli czasami uciekamy poprzez pracę od innych problemów, od innych kwestii, którymi się musimy zająć, traktujemy ją jako wymówkę do odsuwania innych kluczowych spraw, które są gdzieś niepozałatwiane, to być może jest już to pracoholizm, tak jak alkoholizm też jest pewną formą ucieczki. Nie jestem specjalistą w tej kwestii, ale coś w tym może być. Więc gdybyście znaleźli się w takiej sytuacji jak ja, to warto spojrzeć na swoje życie, na swoją pracę, na swoje po prostu to, co się dzieje w środku i się zastanowić. Ja ostatnio tak zrobiłem. Kolejne pytanie to właściwie, czy nie mogłem sobie tego po prostu inaczej zaplanować? Dlaczego tak to wyszło, że miałem dosłownie kilka dni wolnego, gdzie nie było żadnej możliwości, żeby zająć się vlogiem, ponieważ materiały dla klientów były kluczowe i najważniejsze, jakby maksimum mojej energii i kreatywności musiałem włożyć w nie, ponieważ dzięki nim płacę swoje rachunki i to wszystko się kręci. Vlog, pomimo tego, że jest bliski mojemu sercu, jest jednak projektem niekomercyjnym, trochę dodatkowym, idącym bocznym torem. Będąc freelancerem, nie wiadomo kiedy powiedzieć już stop, mam wystarczająco dużo pracy, bo zawsze jest pewien strach, obawa, czy za miesiąc, za dwa, za trzy nadal będę miał tyle zleceń i będzie mnie stać na opłacenie rachunków i po prostu życie. Jeżeli pozwolimy, by ten strach dyktował to, jak pracujemy, gdzie pracujemy i co robimy, to przestaniemy czerpać, myślę, satysfakcję z tego, co robimy. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, ale należy wybierać te prace, które są perspektywiczne i ciekawe. Jeżeli patrzę na 5 ostatnich lat wstecz, zawsze miałem więcej pracy niż czasu, więc to jest po prostu coś, co siedzi w głowie, ale trzeba się zawsze zastanowić, czy ten strach, który masz w głowie, jest racjonalny. Dobra, koniec tego filozofowania. Nie obiecuję, że vlogi będą już teraz bardzo regularnie. Być może jeszcze chwilę mi to zajmie, żeby wszystko ogarnąć, bo czerwiec też był dosyć pokręcony. Ale pamiętajcie o subskrybowaniu, o Facebooku i o Instagramie, tam rzeczy bardziej na bieżąco. I co? Widzimy się niedługo.